No hej, mam na imię Aksamir. Witam na podcaście Wiza Słodko-Gorzka, przeznaczonym dla osób dorosłych. O tematach intymnych na emigracji, ale nie tylko. O sprawach związanych z seksem naszych rodaków za granicą nie mówi się zbyt wiele i nadal jest ciemną stroną dla wielu z nas. Nie chcę wywoływać skandali, sensacji, nie chcę też nikomu zaszkodzić. Jest to zbiór moich wspomnień i historii opowiedzianych przez moich znajomych. Może następnym razem Wy opowiecie swoją historię, o której nie mówiliście nikomu do tej pory. Piszcie do mnie, a umówimy się na nagranie kolejnego podcastu. W tym odcinku będzie opowiadanie z pamiętnika Adama, który postanowił ujawnić niektóre chwile z życia, nawet te pikantne. No, a teraz nie zamulam. Zaczynamy! Długo zastanawiałem się, od czego zacząć moją historię. Zacznę od czasów, gdy w Nowym Jorku były jeszcze dwie wieże. World Trade Center. Mam na imię Adam. Byłem wtedy 20-parolatkiem w szczęśliwym związku z cudowną dziewczyną o imieniu Ewa. Nie mieliśmy dzieci. Pochodzimy z Polski, z małego miasteczka na Podlasiu, gdzie praktycznie wszyscy znają się nawzajem. Będąc jeszcze w kraju, seks był dla mnie czymś, co stanowi powinność małżeńską. Należę do pokolenia, które wychowywało się z kluczem od mieszkania na szyi, a więc edukacja seksualna raczej podwórkowa. No, pamiętam dobrze pierwsze świerszczyki wykradzione ojcu z szafy. Nie mam wykształcenia wyższego, ani nawet średniego nie mam. Mam skończoną zawodówkę jako mechanik maszyn. W wojsku zrobiłem prawo jazdy na ciężarówki i do samego wyjazdu do Stanów pracowałem jako kierowca w państwowej firmie transportowej. Ewa jeszcze uczyła się na zaocznych studiach, a w międzyczasie na pół etatu dorabiała w sklepie spożywczym. Pewnego dnia dostaliśmy dokumenty z ambasady amerykańskiej. Masa papierów. Trzeba było to wszystko ogarnąć w odpowiednim czasie. Niekaralność, lekarza specjalistę polecanego przez ambasadę, no i jakieś tam szczepionki i badania na różne choroby. Później wizyta w ambasadzie, no i udało się. Dostaliśmy wizę. Zaraz po tym kupiliśmy bilety lotnicze, no i lecimy do Ameryki, do mojego ojca, który mieszkał w Stanach od 15 lat. To on właśnie sprowadził Ewę i mnie do USA na zieloną kartę w ramach łączenia rodzin. Przenosimy się za ocean. Los zafundował nam życie w mieście, które jest jednym z największych na świecie. Mowa tu o Chicago. Na początku zamieszkaliśmy u mojego ojca w niedużym mieszkaniu na północnych przedmieściach, niedaleko lotniska O'Hare, gdzie było duże skupisko Polonii. Po przeprowadzce do Stanów w naszym małżeństwie nastąpiły duże zmiany w sprawach damsko-męskich. Chciało się bardzo pobaraszkować. Ale cóż, ściany z kartonu, przez które słychać najmniejszy szmer, a obok w pokoju przebywał mój ojciec. Ciągle niedosyt i duże napięcie, brak swobody powodowały lekki stres. Korzystaliśmy z każdej okazji, gdy ojciec wychodził z domu. Seks na zajączka, aby tylko rozładować napięcie i zaspokoić spragnione miłości ciała. Gdy już mieliśmy ogarnięte papiery i inne sprawy związane z pobytem, zaczęliśmy się rozglądać za jakąś pracą. Ewa zatrudniła się w fabryce, gdzie wytwarzano sztućce plastikowe. Ja natomiast zacząłem pracować w warsztacie samochodowym, gdzie byłem pomocnikiem. Do wszystkiego taki wynieś, przynieś, pozamiataj. Pamiętam pierwsze czeki jak dziś. Wspominam o tym, jaka to była kwota. To po prostu żenuła. Ale i tak było lepiej jak w Polsce. Warsztat był dość spory i roboty było dużo. Przyjeżdżały oprócz facetów babeczki w różnym wieku. Właściwie to one bardziej w sposób bezpruderyjny flirtowały i to one próbowały poderwać facetów. Na początku byłem zupełnie zdezorientowany, ale Bogdan, mechanik z dużym doświadczeniem, starszy, spokojny gość, opowiadał mi trochę o zwyczajach panujących w Ameryce. Pracowało nas 8. Ja i jeszcze jeden koleś byliśmy żonaci. Pozostali po przejściach albo kawalerowie. Najwięcej zamieszania było pod koniec weekendu. Warsztat był jak biuro matrymonialne. Tu ważyły się losy, kto z kim i gdzie w sobotę wieczorem spędzi czas. Często w tygodniu
Różne dziewczyny przyjeżdżały pod koniec dnia do Romka. Młodszego ode mnie o 2 lata, gdy wracały do domu po pracy ze sprzątania domków. Romek to dusza towarzyska, można by powiedzieć, taki kaowiec jak z filmu Rejs. Potrafił zorganizować ruchanko na zamówienie. Nie wiązał się z nikim na stałe, ale za to zapinał wszystko, co nie zdążyło spiździć na drzewo. Był jeszcze Mietek, trochę zamulał, ale podobał się dziewczynom, przystojniak około 30. W każdy poniedziałek mieliśmy słuchowisko w wykonaniu Mietka. Opowiadał ze szczegółami o weekendowych podbojach. Można było się dowiedzieć, która z dziewczyn w czym się specjalizuje. Ta dobra jest w obciąganiu, tamta ma ciasną, a jeszcze inna robi figury jak w cyrku. No i był jeszcze pan Leszek, starszy facet, cicho ciemny, mało mówił, a swoje robił. Uwielbiał chodzić na różne pikniki. Najczęściej bywał w parku przy Cumberland i Irving. Lodołamacz serc starszych babeczek. Pan Leszek nie wiązał się z żadną na stałe. Kiedyś pamiętam, jak podbijała do niego mamuśka po 50. Zadbana, elegancka. No, nie jeden młody odpaliłby sztuczne ognie. Przyjeżdżała w porze lunchu. Przywoziła mu domowej roboty obiadki. Myślała chyba, że w myśl zasady przez żołądek do serca, że skusi tym Leszka. Ale nic z tego nie wyszło. Stefan, żonaty typ w średnim wieku, który oglądał się za każdą dupeczką. Chłopaki śmiali się, że chyba żona mu nie daje, bo ciągle ślini się na widok spódniczek. A żonę miał wyrąbistą. Przywoziła go i zabierała z pracy. Ktoś mówił, że stracił prawko przez gorzałkę. Któregoś razu chłopaki mówili o imprezce, która odbywa się raz do roku. Polonijna impreza dwudniowa przy Copernicus Center. To jest takie polonijne centrum kultury. I tam właśnie odbywają się festyny, na których można dobrze zjeść polskie jedzonko i posłuchać fajne muzyki na żywo. Umówiliśmy się z chłopakami na sobotę po południu, że tam spotkamy się na miejscu. Ewa odpicowała się, wyglądała naprawdę wspaniale. Aż nabrałem chęci na szybki ten teges przed wyjściem, ale nic z tego, ojciec za ścianą. A ja tak nie potrafię, konar by nie zapłonął. Na miejsce dotarliśmy około 6:00. Obeszliśmy dookoła wszystkie stoiska. Na kilku scenach grały różne zespoły lokalne, jak i zaproszone gwiazdy z Polski. Ewa spotkała znajomą, koleżankę z pracy, Renatę. Jak się okazało, bardzo fajną i otwartą dziewczynę. W wieku Ewy. Przyszła sama, od razu przykleiła się do nas. Ktoś klepnął mnie w ramię. O, cześć Mietek. Cześć wszystkim. Przedstawiłem ich sobie, a jego japa jak zwykle nie zamykała się. Zrobiło się wesoło. Po chwili dołączyli do nas pozostali kolesie z pracy. Wypiliśmy po parę browarów, zjedliśmy pierogi. Było mega fajnie, poczułem się trochę jak w Polsce. Wszędzie było słychać polski język, kolorowy tłum, przepiękne polskie dziewczyny. Zrobiło się późno, wtedy Mietek zaproponował, abyśmy wszyscy poszli do niego. Mieszkał niedaleko, parę przecznic stąd, w wynajmowanym apartamencie, tak zwanym kondominium. Gdy dotarliśmy na miejsce, w ogródku, gdzie mieszkał Mietek, współlokatorzy zrobili grilla. Byli już w dobrych humorach. Po paru dryniach. Nie mieli nic przeciwko, że dołączymy do ich biesiady. Tym bardziej, że po drodze kupiliśmy trochę alkoholu i na krzywy ryj nie meldujemy się u kogoś na imprezie. Renata, 4 kolesi z mojej pracy, Ewa i ja, przywitaliśmy się z gospodarzami. Małżeństwo w średnim wieku, ja, Jacek i Krystyna. Muszę to przyznać, że bardzo fajni ludzie. Oraz 2 młode dziewczyny, Iza 20 parę lat i trochę starsza od niej Czeszka, nie pamiętam jej imienia. Bardzo sympatyczne. Podobno dziewczyny były parą. Takie Wojtek Kaśka. Karkówka z grilla smakowała jak nigdy dotąd. Mietek zabawiał towarzystwo, sypał dowcipami, jak stary, dobry stand-uper. Było naprawdę mega wesoło. Tego wieczoru wypiłem już sporo browarów. Podobnie jak inni, widziałem, jak Iza kleiła się do Czeszki. Dziewczyny dotykały się w sposób niedwuznaczny. Nie przeszkadzało im to, że w towarzystwie są inne osoby. Bynajmniej dla mnie także nie przeszkadzało ich zachowanie, a nawet podobało mi się to. Tym bardziej, że od czasu do czasu Ewa lekko trącała mnie łokciem i dyskretnie wskazywała w ich kierunku. Renata, która do tej pory była spokojna i cichutka jak myszka, powoli się rozkręcała.
po kolejnym drinku. Dostawała głupawki, śmiała się ze wszystkiego, o czym mówił Romek, a on najzwyczajniej w świecie do niej podbijał. Ewa z Krystyną bablały o jakichś babskich sprawach. Pytała Ewę, czy podoba się Ameryka i takie tam. A ja z Jackiem wyszliśmy na temat motoryzacji. Nie jestem znawcą samochodów, ale on opowiadał tak jak doświadczony ekspert. W pewnym momencie Krysia zapytała, gdzie jest toaleta? Mietek powiedział, chodź, zaprowadzę cię, i poszła za nim. Wrócili po jakiejś godzinie, pierwsza wróciła Renata. Nie była już taka roześmiana. No i kontrolnie spoglądała na nas, jakby oczekiwała rozgrzeszenia. Mietek po powrocie przeprosił nas, że nie było go tak długo. Wymyślił historyjkę, że musiał na Skype'ie pogadać z kimś z Polski. No jacha, że uprawiali seks. Samotna kobieta i ciągle potrzebujący ciacho. Byłem już mocno zmęczony, zapytałem Ewę, czy możemy już spadać do domu. Zamówiliśmy taksi i wróciliśmy do domu. Po wieczorze pełnym wrażeń, pomimo zmęczenia, miałem ochotę na małe co nieco. Uprawiliśmy seks pod prysznicem. Szum spadającej wody zagłuszał odgłosy naszych igraszek. W poniedziałek w pracy dowiedziałem się, że Mietek wyhaczył Renatę, albo to raczej ona jego. Mówił, że była bardzo napalona, gdy byli sami wewnątrz domu. Zapytała go wprost, czy ma ochotę na odrobinę szaleństwa. Mietek nie mógł przepuścić takiej okazji. Podobno umówili się na następny raz. Ale to nie koniec wrażeń z poprzedniej nocy. Romek podbijał do Renaty coraz bardziej. Domyślał się, że Mietek zaliczył z nią numerek. Romek tak odprowadzał Renatę, że zjadła u niego śniadanie. Niezły dupcyngiel z Romka. Wytrzymał 3 kolejki. Renata miała ochotę nad samym ranem, ale Romek wystrzelał całą amunicję i miał pusty magazynek. Ale i tak został kozakiem tygodnia. Gdy opowiadałem to Ewie, nie mogła po prostu uwierzyć w tak duże potrzeby koleżanki z pracy. Renata nie chwaliła się zbytnio tym, co wydarzyło się tamtej nocy. Powiedziała tylko, że weekend uważam za udany i że za 2 tygodnie zaprasza Ewę i mnie na 2-dniowy wypad za miasto do znajomych. Moja żona zgodziła się bez uzgodnienia tego ze mną. Renata poprosiła Ewę, aby zapytała mnie, czy mogę namówić na ten wyjazd Romka. Romek ucieszył się, zacierając ręce, i powiedział, oj, będzie się działo. Dla mnie to było wygodne, że Romek jedzie, bo w razie co było z kim pogadać i tam takie. Krysia opowiadała Ewie w pracy, że nie może się już doczekać wyjazdu. Mówiła, że była tam parę razy i że jest za je fajnie. Można się kąpać w jeziorze, że będzie ognisko, ktoś weźmie gitarę. Zapowiadało się mega, mega, mega fajnie. Aha, i że alkohol i jedzenie zrobimy przed wyjazdem, bo tam nigdzie nie ma w pobliżu sklepów. Przed samym wyjazdem, oprócz alkoholu i drobnych przekąsek, Ewa spakowała nas tak, jakbyśmy wyjeżdżali na urlop 2-tygodniowy. No wiadomo, że ona zawsze ma rację. Romek powiedział, że jedziemy jednym autem. On ma dużego SUV-a, więc powinno być wygodnie. Cieszyłem się z tego wypadu za miasto, że poznam nowych ludzi, że będę z dala od huku samolotów. Odpoczynek się przyda. Ewa wypytywała Krystynę o to, kto tam będzie, kim są, czym się zajmują tamci ludzie, do których jedziemy. Jak to kobieta, musi wiedzieć wszystko. Ja wiedziałem tylko tyle, że będą to ludzie w zbliżonym do nas wieku. W weekend wspólnego wyjazdu pogoda zapowiadała się super. Było bardzo ciepło, bez opadów deszczu. Jest sobota. Punktualnie o 11 podjechał po nas Romualdo. Ewa wyglądała zjawiskowo, zresztą jak zwykle. Ubrała się w t-shirt, obcisłe krótkie spodenki i klapki na nogę. Przesiadła się do tyłu, miała obgadać jakiś temat z Ewą. Ja zająłem miejsce obok Romka. Gdy tylko ruszyliśmy, dziewczyny od razu zaczęły o czymś gadać ściszonym głosem i od czasu do czasu wybuchały śmiechem. Na miejsce dotarliśmy o 3:30. To, co było później, opowiem w następnym odcinku. Do usłychu, trzymajcie się, bajo!